Termos z kawą leży na podłodze obok ciebie, powiedział Hamish, kiedy jechali powoli przed siebie. Kawa jest już z mlekiem i cukrem. Chciałem poczęstować ją policjanta stojącego na warcie przed domem Gilchrista, żeby był do mnie nastawiony bardziej przyjaźnie. Nie słodzę, ale może będę musiała napić się kawy, jeśli utkniemy w śniegu. Pojedziemy do Dornoch i przejdziemy przez most, zaproponował Hamish, spoglądając w mrok. Wydaje mi się, że śnieg robi się trochę bardziej mokry. Gdy dotarli do długiego mostu nad zatoką Dornoch, Hamish miał zmęczone oczy i czuł piasek pod powiekami, wskutek ciągłego skupiania uwagi na drodze. Kiedy przejechali przez most, zobaczył żółtawe światło na końcu i zastanawiał się, co to jest. Wkrótce się przekonał. Po drugiej stronie mostu krył się inny świat. Wyjechali z wirującego śniegu i mroku prosto w fantastyczną, piękną pogodę. Hamish spojrzał w zdumieniu w lusterko na czarną ścianę kiepskiej pogody za nim. Miejmy nadzieję, że zamieć zostanie tam, gdzie jest, westchnął, i nie ruszy za nami do Inverness. Nigdy nie przywyknę do tego dziwnego klimatu. Czego chcesz się dowiedzieć od pani Gilchrist? Spytała Sara. Chcę wiedzieć wszystko o tym człowieku. Ona z pewnością zna go lepiej niż ktokolwiek inny. A co z Maggie Bane? Ona miała z nim tylko romans. Kłótnie małżeńskie budzą w ludziach upiory. Tak, niestety tak, przyznała smutno. Spojrzał pytająco na skuloną postać na miejscu pasażera. Wiesz coś o tym? Z obserwacji, powiedziała, tak jak ty. Kiedy dotarli do Anstruther Road w Inverness, Hamish wysiadł z Land Rovera i spojrzał w niebo. Długie, postrzępione pasma czarnych chmur napływały z zachodu niczym szpony burzy uczepione wschodu. Jenny Gilchrist nie było w domu. Musi być w pracy, zgadywał Hamish. Chodźmy do Inverness, zjemy tam coś, a potem spróbujemy w biurze rady. Znaleźli samoobsługową kawiarnię. Sara zjadła sałatkę, a Hamish szkocki pasztecik z frytkami. Widzę, że nie przejmujesz się swoim poziomem cholesterolu, zauważyła Sara. To jedzenie podnoszące na duchu, powiedział Hamish. Sałatki wpędzają mnie w zły humor. Nie wyobrażam sobie ciebie w złym humorze. Sara spojrzała na niego. Wydajesz się taki wyluzowany. Uśmiechnął się do niej. Mam złośliwe usposobienie. Nie wierzę w to. Spójrz na tych wszystkich ludzi. Skąd oni się tu wzięli? Zdziwiło mnie, że Inverness to takie ruchliwe miejsce. Tak, jest teraz rozpoznawalne. Ale jest coś, co nagle mnie zaniepokoiło. Co to takiego? Destylarnia braci Smilów. Wciąż myślę o tej podłużnej szopie. To znaczy kilka butelek dla miejscowych to jest w porządku. Ale co jeśli ruszyli z masową produkcją? Wciąż powtarza, że ciężko utrzymać coś w tajemnicy w szkockich górach. Ktoś by cię o tym poinformował. Przecież powiedziałeś, że ta dziewczyna z apteki, Kaylee, o niej widziała. Chyba masz rację. Cóż, ale teraz morderstwo jest ważniejsze od bimbru. Po posiłku poszli do biura rady i odszukali Jenny Gilchrist. Zaprowadziła ich do bocznego pomieszczenia. Hamish przedstawił Sarach, mówiąc, że jest przyjaciółką, którą poznał w Inverness i że może zaczekać na zewnątrz, jeśli Jenny przeszkadza jej obecność. Jenny wzruszyła ramionami. Nie mam żadnych tajemnic. Będę musiał urządzić Fryderykowi pogrzeb, gdy tylko prokurator rejonowy wyda ciało. Bardzo mnie dziwi to, że w domu pana Gilchrista nie znaleziono żadnych zdjęć ślubnych lub innych fotografii. Na weselu musiał chyba być jakiś krewny. O, łatwo to wytłumaczyć. Nie znosił swoich zdjęć. Myślę, że w głowie miał wyidealizowany obraz siebie i nie lubił konfrontacji z rzeczywistością. Był bardzo próżny. Nie było żadnych krewnych na weselu. Właściwie to on został adoptowany z sierocińca. Para, która go adoptowała, od dawna nie żyje. Na weselu było jedynie kilku jego kolegów. Powiedziała mi pani o swoim przypuszczeniu, że był wcześniej żonaty. Z pewnością pojawiłoby się to w dokumentach, kiedy przygotowywaliście ślub. On się tym zajął. Prawdopodobnie nie był żonaty, jeśli nie ma na to dowodu. To było tylko przeczucie, intuicja, że kiedyś był mocno zaangażowany w związek z kobietą i że żadna inna nigdy nie mogła jej dorównać. Hamish westchnął. Za każdym razem, kiedy sądzę, że odkryłem coś tajemniczego i ważnego, to okazuje się, że jest proste wytłumaczenie. Dowiedziałam się, że miał spore długi. W końcu go dogoniły, prawda? Co? Lubię się chwalić. Duży samochód, najlepsze restauracje. To ten typ człowieka. Wiedziała pani, że miał romans ze swoją recepcjonistką Maggie Bane? Nie wiedziałam. Nie widywałam się z nim ani nie rozmawiałam. Panie Gilchrist, ktoś nienawidził go aż tak, że zabił w bestialski sposób. Czy domyśla się pani, w co mógł się wpakować? Potrząsnęła głową. Był bufonem i chwalipiętą, ale nigdy nie angażował się w żadną działalność przestępczą.
Dlaczego zakłada pani, że morderca czy mordercy byli przestępcami? Myślę o przewierceniu zębów. To mogła być forma zemsty. Tak, zastanawiał się Hamisz. Tak mogło być. Nie mógł już wymyślić żadnego pytania, które powinien jej zadać, więc zebrali się do wyjścia. Kiedy byli już na zewnątrz, powiedział do Sarah. Ta destylarnia wciąż mnie niepokoi. Podrzucę cię z powrotem do hotelu. Nie, nie mogę cię ze sobą zabrać. Bracia Smilowie potrafią być nieprzyjemni. Przechylił głowę na bok. Mewy z Inverness przestały skrzeczeć nad głowami, a niebo jest czarne. Ciekawe, czy uda nam się wrócić. Przejechali przez wiszący most do Black Isle, wyjechali na drogę A9 wiodącą na północ. Płatki śniegu zaczęły wirować wokół nich, a droga przed nimi z minuty na minutę robiła się coraz bardziej biała. Nic z tego, skwitował Hamish. Chyba wyjadę na drogę do Dingwall i znajdę jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli się zatrzymać. Dobrze, zgodziła się Sara. Ruch uliczny posuwał się w żółwim tempie. Ledwie wlekli się w stronę Dingwall przez zgęstniającą zasłonę śniegu. Hamish w końcu zatrzymał się przed Station Hotel i zaparkował. W recepcji poprosili o dwa pokoje. Dwa, upewniła się recepcjonistka, spoglądając za biurka na nadgarstki Sarah. Sarah uśmiechnęła się. Nie mam kajdanek, jestem przyjaciółką pana Macbetha, nie więźniarką. Potem jak pokazano im ich sąsiadujące za sobą pokoje, Sarah uparła się, żeby stawili czoło burzy śnieżnej i dostali się do najbliższej drogerii, by kupić kosmetyki niezbędne do makijażu, szczoteczki i pasem do zębów. Kupili również książki, a potem wrócili do hotelowego holu. Kiedy Sarah czytała, Hamish patrzył przez okno na zacinający śnieg i rozmyślał o wszystkim, co wiedział na temat sprawy. Kto był najbardziej prawdopodobnym podejrzanym? Maggie Bain. Ale w jaki sposób Maggie Bain mogłaby unieść mężczyznę tak ciężkiego, jakim był dentysta, i posadzić go na fotelu? Jest jeszcze obłąkana pani Harrison. Czy mogła cierpieć na skrajne napady szału, które dawały jej nienaturalną siłę? A może dentysta miał romans z Kaylee? Kaylee, która znała tylu młodych mężczyzn z baru. Nagle coś zaczęło mocno stukać w szyby okien w holu. Śnieg zamienia się w deszcz, skomentował jeden z gości. Sarah spojrzała znad książki. Jeśli śnieg odtaje szybko, może nie będziemy musieli zostawać tu na noc. O, nie sądzę, że bez względu na to, co się stanie, drogi będą śliskie, żeby jechać nocą, stwierdził Hamish. Wróciła do czytania książki. Hamish przyglądał jej się, snując domysły. Jej lśniące brązowe włosy okalały twarz. Znaleźli się w dość romantycznym położeniu, uziemieni w hotelu przy stacji. Czy był choć cień nadziei dla Hamisha Macbetha? Być może dochodzenie szłoby mu lepiej, gdyby myślał więcej o morderstwie, a mniej zastanawiał się, czy uda mu się ją zaciągnąć do łóżka. Zjedli wczesną kolację. Deszcz padał teraz niewielki. Po kolacji wyszli na spacer. Wszędzie pełno było rwącej wody. Zobacz, droga jest przejezdna, zauważyła Sara. Tak, ale lepiej odłóżmy te sprawy do rana, odparł Hamish. Na północy może wciąż padać śnieg. Kiedy wrócili do hotelu, Sara zapowiedziała, że idzie wziąć kąpiel, a potem położy się do łóżka poczytać. Hamish raczej niechętnie powiedział jej dobranoc. To tyle, jeśli chodzi o romantyczny wieczór. W swoim pokoju rozebrał się, wyprał bieliznę i koszulę, a potem rozwiesił je, żeby wyschły. Następnie wziął kąpiel, położył się do łóżka i przygotował do czytania, próbując zapomnieć, że Sarah jest w pokoju obok. Udało mu się to na tyle, że kiedy rozległo się pukanie do drzwi, krzyknął – proszę! Sądząc, że będzie to ktoś z obsługi hotelowej. – Otwarte! Drzwi otworzyły się, do środka weszła Sarah. Była owinięta w koc. – Nie mogłam spać – szepnęła. Stała tam, patrząc na niego. Usiadł i zachęcająco uniósł brzeg kołdry. – Chodź do mnie! – Zrzuciła z siebie koc. Pod spodem była naga. Położyła się obok. Hamish otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale ona zakryła mu je dłonią i wrzeptała. Żadnych pytań. Kochajmy się. Kiedy Hamish obudził się rano, promienie słońca wpadały przez okno, a Sara zniknęła. O co chodzi z tymi kobietami? Rozmyślał poddenerwowany. Że potrafią wstać wcześniej rano po nocy pełnej seksu i tak po prostu zniknąć. Znów wziął kąpiel, ubrał się i zapukał do drzwi jej sypialni. Nie było żadnej odpowiedzi. Zszedł do jadalni. Sarah była już w połowie śniadania. Wyglądałeś tak spokojnie, nie chciałam cię budzić, powiedziała beztrosko. Wyglądasz nadzwyczaj pięknie, uśmiechnął się Hamish, chociaż czuł się wyczerpany. Spojrzał na nią z zaciekawieniem. Zawsze nosisz przy sobie paczkę kondomów. Kupiłam je w drogerii, kiedy ty rozglądałeś się za szczoteczką.
Bardzo rozważnie z twojej strony. Jak się czujesz? Wspaniale. Spojrzał jej w oczy, ale zobaczył jedynie zdrowy blask. Miał niejasne przeczucie, że został wykorzystany jako rodzaj ćwiczenia gimnastycznego. Chciał powiedzieć coś typowego dla kochanków, ale powstrzymało go jej beztroskie, rzeczowe zachowanie. Wygląda na to, że bez problemu uda nam się wrócić, powiedział. Pójdę zadzwonić do Strainbane na wypadek, gdyby mnie szukali. Lepiej będzie, jeśli nie przyznam się, że jestem Inverness, bo będą pytać, co tu robiłem. Możesz powiedzieć im, że poszedłeś zobaczyć się znów z panią Gilchrist. Jestem najzwyklejszym policjantem. Nie powinienem w ogóle się z nią widzieć. Poszedł do recepcji, gdzie znajdowała się budka telefoniczna i połączył się z Jimmy Andersonem. Nic się nie działo, relacjonował Jimmy. Nikomu nie udało się tu dostać z powodu śniegu. Czując ulgę na wieść, że Blair nawet go nie szukał i był w breaki, wrócił do jadalni w weselszym nastroju. Wypił kawę, zjadł tost, a potem zaproponował, żeby już wyjechali. Oboje milczeli przez większą część drogi powrotnej. Hamish chciał zapytać Sarah, czy ich wspólna noc coś dla niej znaczyła, ale bał się odrzucenia. Bał się, że powie mu pogodnie, iż był to tylko przygodny seks. Podrzucił ją do hotelu na zamku Tomel, a sam pojechał na posterunek policji. Powietrze pachniało kurzem i stęchlizną. Poszedł otworzyć okna. Sprawdził, jak się mają jego kury i owce, przebrał się i wsiadł z powrotem do policyjnego Land Rovera. Czas odwiedzić braci Smilów. Droga była w okropnym stanie, gęsto pokryta rozmokłym śniegiem i żwirem. Łagodny wiatr wiał z zachodu, niebo miało kolor wyblakłego błękitu, poprzecinanego smugami białych chmur. Czuł w powietrzu zapach wiosny, a właściwie zapach Sarah, co skłaniało go do rozmyślań. Nagle wziął się w garść i ucinał wszystkie myśli o pannie Hudson tłoczące się w jego głowie. Kiedy podskakiwał na wyżłobionych kolejnach na drodze prowadzącej do domu wiejskiego Smilów, poczuł spoczywający na sobie wzrok jednego z troli. Story obszedł dom i stał obserwując, jak Hamish wysiadał z Land Rovera i szedł w ich kierunku. Do Storiego dołączył Petę. – Co cię tu sprowadza? – warknął Story. – Chcę rzucić okiem na waszą szopę dla owiec. – Masz nakaz przeszukania? – Nie bądź głupi – odpowiedział Hamish. – Jeśli chcesz nakazu przeszukania, to pójdę i go zdobędę. Ale będę musiał powiedzieć Strainbane, dlaczego go potrzebuję, a wy nie unikniecie aresztowania, bo wasza destylarnia wydaje się raczej być powszechnie znana. To był taki żart, uspokajał Story z niemiłym uśmiechem. Miał dziś swoją okropną, sztuczną szczękę. Chodź. Story zaprowadził go do nowej przybudówki. Wyjął duży klucz z kieszeni i otworzył drzwi. Hamish ruszył w mrok szopy. Wyglądała jak zwykła szopa przeznaczona do chowu owiec. Ale dlaczego były zamknięte okiennice? Rozglądał się wokół, lecz nie widział niczego podejrzanego. Jest jeszcze jedna sprawa, powiedział. Będę musiał przyjrzeć się tej waszej destylarni. O, Hamiszu, nie jesteśmy głupi, zatrzymał Story. Gdy tylko nas dopadłeś, rozwaliliśmy wszystko. Ciężko mi w to uwierzyć. No cóż, będziesz musiał, warknął Peter. Mamy wystarczająco dużo pracy w gospodarstwie. Hamisz upierał się, żeby przeszukać dom, jednak nigdzie nie było śladu po destylarni. Wjechał z poczuciem, że został oszukany. Jednak czy było prawdopodobne, żeby bracia Smilowie, którzy nie mieli żadnego kontaktu z Gilchristem, otruli go? Nie mieli żadnego motywu. Hamish czuł się przygnębiony. Pojechał z powrotem do Lochtube. Wyjął z zamrażarki łososia, którego nie chciał jasnowidz, i ugotował go w garnku do duszenia ryby. Potem podzielił na filety i włożył do zamrażarki. W biurze zadzwonił telefon, więc Hamish poczłapał go odebrać. To Kelly Fraser, usłyszał głos w słuchawce. Proszę, żebyś przyszedł dziś wieczorem do mnie. Muszę powiedzieć coś o Gilchriście. Powiedz mi teraz. Nie, dziś wieczorem o 11. Mieszkam przy Wick Road pod numerem 15. Rozłączyła się. Hamish popatrzył z namysłem na słuchawkę, a potem ją odłożył. O co chodziło? Kelly zdawała się być podekscytowana, trochę jakby złośliwa, ale nie przerażona czy zaniepokojona. Poza tym Hamish był pewien, że słyszał, jak ktoś w tle chichocze. Rozległo się pukanie do kuchennych drzwi. Otworzyła serce, podskoczył mu z radości, gdy zobaczył Sarah uśmiechającą się do niego. Przyniosłam ci prezent, wskazała na plastikową paczkę. Wejdź. Wyszła za nim do kuchni. Nie musisz tego odpakowywać. To łosoś z rzeki. Dziki łosoś. Dla jasnowidza. Nie będziesz musiał kusować. Skąd go masz? Pan Johnson powiedział, że ma w hotelowej zamrażarce łososia złowionego w rzece. Poza tym miałam ukryty motyw. Chcę zobaczyć tego jasnowidza. W takim razie możemy iść do niego nawet już teraz, zaproponował Hamish. Byłem u braci Smilów, twierdzą, że zniszczyli destylarnię.
Mógł coś o tym słyszeć. Zawahał się przez moment. Chciał wziąć ją w ramiona, ale emanował z niej pewien rodzaj hardej, energicznej wesołości. W związku z tym bał się nawet spróbować to zrobić. Jasnowiec był w domu. Rzadko kiedy z niego wychodził. Przecież nie musiał niczego kupować, pomyślał Hamisz. Stary oszust szantażował emocjonalnie tylu swoich klientów, że nie musiał robić zakupów. Sara była zachwycona Angusem, jego starym wieńskim domem. Angus przyjął łososia, Hamisz zwrócił uwagę, że nie poszedł tym razem po swój kryształ. Powiedział jedynie: cieszę się, że w końcu go dostałem, a potem położył go w kuchni. Podał im herbatę, po czym usiadł i spoglądał swoimi jasnymi oczami to na Hamisza, to na Sara. Chyba nie mogę cię winić, powiedział, że próbowałeś wykorzystać łód szczęścia. Nigdy nie wiem, do czego pijesz, przyznał Hamisz. Chodzi o to, że poszedłem do Smajlów, a oni powiedzieli mi, że zniszczyli destylarnię. Myślałam, że ten nowy budynek, który nazywają szopą do chowu owiec, mógłby być miejscem, gdzie produkują bimber, ale wygląda naprawdę na zwykłą szopę hodowlaną. Tak, cóż, coś w tym musi być, powiedział Angus. Zimny mamy dzisiaj dzień, panno Hudson. Dolać pani kropelką czegoś do herbaty? Tak, chętnie, poproszę, uśmiechnęła się Sarah, starając się zapamiętać każdą chwilę tego dziwacznego przeżycia, by opowiedzieć o nim swoim przyjaciołom w Londynie. Czy uwierzą, że istnieją jeszcze miejsca na Wyspach Brytyjskich, gdzie ktoś gotuje wodę w czajniku zawieszonym na łańcuchu nad paleniskiem? Angus wyciągnął butelkę Johnny'ego Walkera i nalał trochę do kubka Sarah. Co wiesz o tej dziewczynie Kelly Fraser, która pracuje dla aptekarza w Brakey? Spytał Hamish. Zalotna, mała istota, z tego co mi wiadomo, odparł Angus. Mówi, że ma mi coś do powiedzenia i poprosiła mnie, żebym przyszedł do niej do mieszkania dziś wieczorem o 11. Wiem, że wypytywałaś o nią i dentystę, a jej to się nie spodobało, zaznaczył Angus. Orzechowe oczy Hamisza zwęziły się. Sądzisz więc, że pomysł jest taki, bym tam poszedł, a któryś z jej przybocznych chłopaków będzie tam na mnie czekał? Nie wydaje mi się, żeby zrobiła coś takiego, Angus pokręcił głową. Nie jesteśmy w mieście. Nikt stąd nie pobiłby gliniarza. Co się za tym kryje? Angus przymknął oczy. Nie widzę tego wyraźnie. Problem jest taki, że jest tu tak zimno, że nie mogę jasno myśleć. Widziałeś te piękne, ciepłe, moherowe koce podróżne w sklepie z pamiątkami na zamku Tomel, panno Hudson? Zawsze chciałem taki mieć. Hamish raptownie wstał. Nie zwracaj na to uwagi, Sarah. Twoje żebractwo się pogłębia, Angusie. Człowiek nie może z tobą ani przez chwilę porozmawiać, bo wciąż czegoś się domagasz. Czy ja o coś prosiłem? Zagniewał się jasnowidz. Powiedziałem tylko, że... Chodź, Sarah, popędzał Hamish. Sarah niechętnie wyszła za Hamishem. Wydał mi się fascynującym starszym człowiekiem, Hamiszu. Chciałem zostać chwilę dłużej. Otworzył przed nią drzwi Land Rovera, oprzedł wóz i zajął miejsce kierowcy. Ja muszę żyć z tymi ludźmi, Sarah. Ty nie. Zabiorę cię z powrotem do hotelu, a potem pomyślę, co powinienem zrobić wieczorem. Kiedy Hamisz jechał, miał nadzieję, że Sarah spyta, czy zjedzą razem kolację, ale ona była bardzo milcząca. Przy wejściu do hotelu nagle złapała się za głowę. Zaprosiłabym cię na kawę, Hamiszu, ale mam ten okropny, pulsujący ból głowy. Myślę, że pójdę się położyć. Masz rację, powiedział Hamisz ponuro, zastanawiając się nad tym, czy nie mogła podać jakiejś mniej oklepanej wymówki niż ból głowy. Właśnie odjeżdżał, kiedy nagle wpadła mu myśl do głowy, wcisnął hamulec, cofnął się na parking samochodowy, wyskoczył z Land Rovera i pobiegł do hotelu. Sarah wchodziła po schodach. Sarah! Zawołał. Obróciła się. Idź do baru i napij się whisky, szybko. To jedyne lekarstwo na tego rodzaju ból głowy. Nie zwlekaj. Hamisz znów odjechał. Pojechał prosto do jasnowidza. Wiem, dlaczego chciałeś, żebym uwierzył, że to szopa do chowu owiec, a nie destylarnia. Bracia Smajlowie zaopatrują cię w swój bimber. Skąd taki pomysł? Sara boli głowa. To od tej whisky, którą dolałeś jej do kubka. To był Johnny Walker. To była butelka z etykietką od Johnny'ego Walkera. Gdzie jest ta butelka? W kuchni. Hamisz poszedł do kuchni, która mieściła się przy budówce z tyłu domu. Wypłukana, czysta i pusta butelka od Johnny'ego Walkera stała na suszarce. Pozbyłeś się dowodu, powiedział wracając do salonu. Jeśli o czymś wiesz, Angusie... Wiem tylko to, co mówią mi duchy, odparł jasnowidz, a w jego oczach zapłonęła złość. Hamisz skrzywił się i wyszedł. Kiedy jechał z powrotem na posterunek policji, przywołał w myślach obraz szopy do chowu owiec. Nie było w niej nic niepokojącego, kompletnie nic.
Na razie powinien przestać o tym myśleć i skoncentrować się na dzisiejszym wieczorze z Kylie Fraser. Gdyby był zwykłym obywatelem, nie szedłby do niej sam. Zabrałby ze sobą żonę. Powoli jego usta ułożyły się w uśmiech. Poszedł na plebanię, odszukał panią Wellington odzianą w tweed żonę pastora. Mam mały problem, ukłonił się, i chciałem prosić panią o radę. Zadawałaś się z tą śliczną turystką? Wcale nie. Hamish zaczerwienił się, gdy nagle przed oczami stanął mu obraz splątanych nagich ciał w hotelowym łóżku. Chodzi o co innego. O co więc chodzi? Jest pewna dziewczyna z Brejki, Kylie Fraser. Ta szelma, o Hamishu, tylko pomyśleć, że mogłeś być z Priscillą. Nie związałem się z Kylie Fraser, krzyknął zrozpaczony Hamish. I jeśli nie wysłucha mi pani, jak na rozsądną kobietę przystało, to już mnie tu nie ma. Przepraszam, Hamishu, ale zasłużyłeś na swoją reputację. Mów dalej. Sprawa jest taka. Pomyślałem, że ta Kylie Fraser mogła mieć przelotny romans z Gilchristem, zamordowanym dentystą. Zadzwoniła do mnie rano i poprosiła, żebym wpadł do niej, do mieszkania dziś wieczorem o 11, ponieważ ma mi coś do powiedzenia. Hamish kontynuował, przybierając nabożny wyraz twarzy. Normalnie poprosiłbym w Strayman o policjantkę, która by mi towarzyszyła, ale cóż, z doświadczenia wiem, że policjantki ze Strayman potrafiłby wystraszyć taką dziewczynę jak Kylie. Podczas gdy kobieta ze zdrowym rozsądkiem, taka jak pani, do tego żona pastora, mogłaby być odpowiednią osobą, żeby tam za mną pójść. Nie lubię takich dziewczyn jak Kylie. Właśnie tak myślałem, wymabrotał Hamish. Będzie pani wolna dziś wieczorem? Mam wieczorem spotkanie matek w domu parafialnym, ale skończy się o 10. Więc wybierze się pani ze mną. Tak, uważam, że to mój chrześcijański obowiązek. Świetnie, ucieszył się Hamish. Przyjadę po panią o 10:30. Pojadę za tobą swoim samochodem, zaznaczyła surowo pani Wellington. Członkowie zgromadzenia nie powinni być widziani w wozie policyjnym. Przy okazji muszę powiedzieć, że słyszałam o... Muszę lecieć, uciął Hamish, kierując się do drzwi. Będę tu o 10:30. Wrócił pieszo na posterunek policji. Powietrze zaczynało być chłodniejsze, a wiatr zmieniał kierunek z zachodniego na północny. Miał nadzieję, że nie będzie kolejnej burzy. Zadzwonił telefon w biurze na posterunku i Hamish poszedł go odebrać. To była Sara. Twoje lekarstwo podziałało natychmiast. Ból głowy przeszedł jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapewniała. Poza tym przypomniałam sobie, że mówiłeś mi o efekcie whisky braci Smilów i taka drobna rzecz wpadła mi do głowy. Być może, że to nieważne, ale wydarzyło się, kiedy byłam w hotelu Scott. O co chodzi? Pani McBean podeszła do baru, poprosiła o whisky i powiedziała: nalej mi whisky, jakiejś porządnej. To może nie być nic wielkiego. Albo w hotelu Scott mogą magazynować bimber, a potem systematycznie przelewać go do normalnych butelek stojących na półkach za barem. Jeśli bracia Smilowie zaopatrywali hotele, to oznaczałby na szerzej zakrojoną akcję. No, przymknąłem na to oko, ponieważ myślałem, że prowadzą zwykłą, jak na szkockie góry, destylarnię. Będą kilka butelek dla siebie i swoich przyjaciół, powiedział Hamish. Mam tam iść, poprosić o whisky, zobaczyć, czy zacznie mi boleć głowa? To zbyt ryzykowne. Ja cię tam wcześniej widzieli. W takim razie wyślą kogoś innego. Zapadła chwila milczenia. Potem Hamish zaproponował niepewnie. Będę musiał wyjść dopiero o 10:30 wieczorem. Istnieje jakaś szansa, że zjemy razem kolację? Nie dzisiaj. Czekam na telefon z Londynu. Cóż, w takim razie. Może jutro, Hamishu. Jutro też jest dzień. Cześć. Hamish rozłączył się i stał smutno spoglądając na jezioro. W dzisiejszych czasach nie mógł po prostu spytać, czy noc spędzona razem nic dla ciebie nie znaczyła. Cóż. Oczywiście mógł to zrobić, ale odpowiedź mogłaby brzmieć po prostu nie. A czuł, że nie byłby w stanie tego znieść. Poszedł do baru Lothiop i odszukał Archiego McLeoda. Chcę, żebyś wyświadczył mi drobną przysługę, Archie. Nie spałem zbyt długo, Hamishu. Właśnie miałam iść na popołudniową drzemkę. To nie potrwa długo. Zapłacę. Zapłacę, żebyś się napił. No, to zupełnie inna kwestia. W porządku. Chcę, żebyś... Archie udał się do baru w hotelu Scott godzinę później. Barman Johnny King spojrzał z zadowoleniem na niskiego rybaka w jego ciasnym, błyszczącym garniturze. Czym mogę służyć, proszę pana? Spytał z drwiną w głosie. Poproszę kieliszek balsa,
powiedział Archie, wskazując na butelkę wystawioną na półce za barem. Barman włożył butelkę do dozownika i postawił szklankę na barze. Archie zapłacił pieniędzmi, które dał mu Hamish i wypił miarkę jednym haustem. – Coś jeszcze? – spytał Johnny. – Nie, będą już szedł. Archie skierował się w stronę drzwi. Nic, czuł się świetnie. Pogwizdując wesoło, wyszedł na parking samochodowy. Nagle stanął i złapał się za głowę. Przeszedł go niesamowity ból. Otworzył drzwi samochodu, wyłowił ze schowka pół butli Belsa, którą Hamish dał mu na wszelki wypadek i pociągnął z niej spory łyk. Ból głowy cudownie minął. Archie odjechał do Lochtiub prosto na posterunek policji. Świetnie, ucieszył się Hamish. Nie mów o tym nikomu, Archie. Założę się, że bracia wcale nie zniszczyli destylarni. Jesteś pewien, że to nie chodzi o małą butelczynę, to tu, to tam, Hamishu? Gdyby to była większa akcja, ktoś by się wygadał. Gdyby to była duża akcja, powiedział powoli Hamish, to nie pisnęliby oni ani słowa, a ci, którzy by oni wiedzieli, nie odważyliby się mówić. Myślę, że ci chłopcy Smajlowie to paskudni goście. Zamierzasz zrobić na nich obławę? Sądzę, że lepiej będzie zdobyć jakiś dowód. W każdym razie, jeśli ściągną wszystkich ze Strainbane, wtedy Smajlowie wcześniej usłyszą o ich przyjeździe, niż oni zdążą wyjechać z miasta. Popytam o to, Hamishu. Ktoś może puścić farbę. W porządku, Archie, dzięki, ale bądź ostrożny. Następnie Hamish zatelefonował do Jimmy'ego Andersona. Zrobiłeś jakieś postępy w śledztwie? Spytał. Jestem w kropce, Hamishu. Ktoś znów włamał się do komputera Blaira. Blair poszedł poskarżyć się nadinspektorowi, a nadinspektor lekko zmartwił się stanem umysłowym Blaira, ponieważ cuchnął whisky. Zapewne nikt nawet nie zbliżył się do jego akt, powiedział Hamish. Myślałem, że Blair nie ma zielonego pojęcia o komputerach i zawsze jedna z jego dziewcząt przepisuje za niego notatki. No właśnie, to samo powiedział nadinspektor, więc tym razem nic z tego nie zrobimy. A co z włamaniem do Szkota? Znowu utknęliśmy w martwym punkcie. Chociaż wygląda na to, że McBean prawdopodobnie i tak dostanie zwrot pieniędzy z ubezpieczenia. Jak to możliwe? Firma, która jest właścicielem hotelu, ma znakomitego prawnika, który twierdzi, że włamanie to włamanie. Nawet jeśli sejf nie miałby tylnej ściany z drewna, to włamywacz lub włamywacze najwyraźniej wiedzieli, co robią. Wiedzieli, że pieniądze tam były, więc i tak by je wzięli. Ponadto właściciel ubezpieczył wszystkie swoje hotele w tej samej firmie ubezpieczeniowej, więc nie chcą stracić klienta. Cóż, to nie tak, że McBean dostanie pieniądze z ubezpieczenia dla siebie. Pójdą na nagrodę na coroczną noc bingo. Boże, uzbrój mnie w cierpliwość, jęknął Hamish. Mógł sam ukraść pieniądze, zatrzymać je, zgłosić rabunek, potem firma odzyskałaby pieniądze od ubezpieczyciela, a McBean zatrzymałby te, które ukradł. Tak, tak mogło być. Nie pomyślałem o tym. Czy prześwietliłeś gruntownie przeszłość McBeana? Tak, wziąłem go pod lupę. Co z panią McBean i barmanem John Kingiem? Powiedziałem ci już wszystko, co wiem o John Kingu. A co z panią McBean? Tak, jak ci mówiłem, urodziła się w Leif, była dobra w szkole. Nie pomyślałbym, patrząc teraz na nią, a ty? Kiedyś była z niej laska. Jeden z policjantów przesłuchał jej przyjaciół i krewnych. Widział jej zdjęcie, Miss Life 1970. Powiedział, że było z niej prawdziwe złotko. Gdzie pracowała, zanim poznała McBeana? Pracowała jako sekretarka. Gdzie? O, na litość boską, człowieku, jakie to ma znaczenie? Zaraz będziesz gadał, że taka kobieta jak ona mogła zamordować mężczyznę takiego jak Gilchrist. Wiem, że to wydaje się głupie. Jednak pani McBean poszła do Gilchrista i usunęła sobie wszystkie zęby. Podobnie jak wielu innych ludzi. Przecież nie w tym kierunku, co trzeba, Hamishu. To morderstwo popełnił jakiś brutal, do tego silny mężczyzna. Ktoś to zrobił, zauważył Hamish. I ten ktoś jest na wolności. Co więcej, może znów zabić. Co z finansami Gilchrista? Spytał, jak gdyby nie znał odpowiedzi. Był zamożny? Nie, miał spore długi. Co sugerujesz, że poszedł do Szkota i świsnął te pieniądze? Wiem, że to wydaje się głupie, ale nie mogę nic poradzić na to, że wydaje mi się, iż te sprawy jakoś się ze sobą łączą. Nie martw się, Hamishu, dojdziemy do tego. Ktoś musi puścić parę z ust wcześniej czy później. Martwi mnie to, powiedział Hamish, że ten, kto popełnił morderstwo, mógł już dawno zniknąć. Rozłączył się. Tego wieczora miał spotkać się z panią Wellington.
Rozmroził filet z łososia i upiekł go na kolację. Dlaczego Sara nie chciała się z nim spotkać? Mógłby przysiąc, że podobała jej się noc spędzona z nim. Być może była jedną z tych kobiet, które chciały przespać się z policjantem z czystej ciekawości. Powinien zadzwonić do Priscilli, powiedzieć jej, dlaczego potrzebował jej komputera, jednak nie mógł się przemóc. Przez jedną krótką, wspaniałą noc Sara wydawała się być jak paszport uwalniający od wspomnień o Priscilli i uczuć z nią związanych. Wiatr zawodził nad jeziorem. Wrócił do biura i spojrzał na milczący telefon. Nagle postanowił zadzwonić do Sarah i spytać ją, w co sobie z nim pogrywa. Ale tylko wzruszył ramionami. Może jutro. Może spyta ją o to jutro. Pan Johnson podniósł wzrok, kiedy Sarah weszła do hotelowego biura. Co mogę dla ciebie zrobić, panno Hudson? Widzę, że sklep z pamiątkami jest zamknięty. Tak, jest już po godzinach otwarcia. Chciałaś z niego coś szczególnego? Chciałam kupić jeden z tych moherowych koców podróżnych. Pan Johnson sięgnął za siebie, wziął klucz z tablicy na ścianie. Nie jestem zbyt zajęty, zaprowadzę cię do sklepu. O, dziękuję, rozpromieniła się Sara. A potem chciałabym wypożyczyć jeden z samochodów hotelowych. Sądzę, że wystarczająco się nachodziłam jak na jedne wakacje. Oczywiście, odpowiedział pan Johnson. Najpierw załatwimy koc. Pół godziny później Angus MacDonald Jasnowic usłyszał dźwięk silnika samochodu parkującego pod domem i poczłapał do okna. Sara Hudson wysiadła z samochodu. Na jej ramieniu wisiał koc podróżny. Zadowolony Jasnowic uśmiechnął się i poszedł otworzyć drzwi.